Witajcie kochani na Tarot Esme. Przychodzę do Was dzisiaj z nową talią. Jest to Tarot Illuminati, wydanie kolekcjonerskie. Jest to talia tego samego autorstwa co Tarot Apokalipsis, czyli Erika C. Dana i Kim Huggins. Bardzo mnie zaciekawiła. Zaciekawiła mnie dlatego, że już od dłuższego czasu na te talie obie patrzyłam. Mają swój urok. Długo się przed nimi broniłam, bo jakoś nie do końca ten przepych tutaj w tej talii troszeczkę tak mnie odstręczał. Ja wolę bardziej takie syntetyczne formy. Ale z drugiej strony było jakieś takie przyciąganie. No i w końcu się zdecydowałam, więc zakupiłam. Jest piękne opakowanie. Jest na magnes. Tutaj mamy o widze asa denarów przedstawionego. Jest książeczka. Książeczka jest... Tutaj widzę kapłanka, jest ta sama właśnie co na oprawce. Zobaczcie. Piękna jest ta kapłanka. Cóż mamy w książeczce? Książeczka jest konkretna. Z tego co widzę, na papierze kredowym. Tu mamy jakieś jeszcze informacje. A, i tutaj mamy Erik Sidan właśnie. I on jest odpowiedzialny tutaj za tą stronę graficzną. A Kim Huggins, ona jest od tej strony merytorycznej. Okej. No i tak, i mamy poszczególne opisy do każdej z kart razem z kolorowymi zdjęciami w książeczce. Jest trochę tutaj po angielsku oczywiście. Jest konkretny opis. No i mamy, o widzę, że mamy duże zdjęcia, grafik każdej karty z Major Arkanów. No proszę, będzie można sobie zeskanować na przykład i powiesić gdzieś. Oprawić i na przykład, no dobrze, tutaj pewnie są jeszcze jakieś, no mamy rozkłady i dodatkowe informacje, no będzie co poczytać w każdym razie, książeczka taka solidna. No i mamy karty, no pudełeczko jest super, bardzo podobne jak mam tutaj Witches Tarot, też podobna wielkość widzę i Tarot of the Hidden Realm, też właśnie jest takie zamykane na magnesik. Ok, na razie sobie to odstawię. No i dobierzmy się do tych kart. No, cieszę się bardzo, bo się przyznam szczerze, że jak kupowałam, nie zwróciłam uwagi, czy będą ramki, czy nie będzie tych ramek. A nie ma ramek i się bardzo cieszę z tego powodu. Wielkość kart. To jest karta taka tytułowa. Zobaczę, czy z Tarotem Apokalipsis jest podobnie. Większa. Tarot Apokalipsis jest troszkę węższy, taki smuklejszy. Czyli to pewnie będzie gdzieś tak jak The Light Seer's Tarot. Tak, dokładnie taka sama wielkość jak The Light Seer's Tarot. Ok, no tutaj mamy. Ok, no dobrze. Jeszcze. O, trzeba je porozklejać, widzę.
No ten dół tutaj jest tak mocno zlepiony. Będę musiała uważać po prostu, żeby nie wziąć dwóch. No ale nic, dobrze. Zaczynajmy. W takim razie ja sobie jeszcze tylko zniżę tutaj obiektyw. Mamy głupca. Głupiec na bogato. Cała talia jest w ogóle z tego, co widziałam, jak przeglądałam sobie grafiki w internecie, to jest to talia na bogato. Jest tutaj dużo takiego przepychu. No, czemu by nie z drugiej strony? No ale dobrze, będziemy się przyglądać. Jest piesek, jest kwiat w dłoni. Wszystko wygląda tak, jak trzeba. Tobołek jest i przepaść też. Czyli jest wszystko. Podejrzewam, że to będzie mocno taki wierny. Ten tarot Illuminati jest mocno wierny White'owi. Okej. Okay. Ach, i jeszcze może tył zobaczę. Zobaczcie, jaki piękny jest ten tył. Taki wręcz 3D się czasami może się wydawać. W sumie, jeśli chodzi o tarot Apokalipsis, też tutaj bardzo bogaty jest ten tył, ale ten jest. No, bardziej mi się podoba, szczerze mówiąc. Taki jest, taki witrażowy, jak takie rozety. Piękne. Okej. I mamy teraz, tutaj jest jako alchemik, alchemist. Mag. Czyta, zaczytany. Ma wszystkie żywioły, oczywiście. Buławę trzyma w dłoniach, znaczy w ręku. Jest miecz, jest denar, jest kielich. Znak nieskończoności. Wszystkie ma możliwości, żeby zadziałać, żeby zaczarować, żeby użyć magii. Kapłanka. Przebogata. Przebogata kapłanka, ale też taka eteryczna przez te tiule, przez te i też przez tą kolorystykę kolumny biała i czarna księga jak Tora tutaj wygląda rozeta tutaj, no piękna jest. Nie wiem, czy to. Bardzo taka eteryczna. No i mamy cesarzową. Cesarzowa jest taka na bogatą. I mnóstwo pierścieni. Wspaniałe tutaj tkaniny. No, ta dbałość o szczegóły tutaj, rzeczywiście tego stroju, jest niesamowita, wręcz bym powiedziała. Trochę mi się to kojarzy jak tam moda za czasów Tudorów w Anglii. No, jest tutaj co prawda zaznaczony ta natura, są te drzewa, są tutaj pola, trawy, czy to pola, chyba pola, kłosy. Ale tutaj tak bardziej tak wygląda, jakby ona tak przypadkiem tutaj trochę siadła, szczerze mówiąc. Ma te kłoski w ręce niby, tutaj rządzi tym wszystkim. Ale tak jakoś tak, jakby tutaj cały dwór koło niej skakał mimo wszystko. Gdzieś obok. Raczej tam stópki w to zboże sama nie postawiła. No dobra, zobaczmy cesarza.
cesarz jest trochę taki jakby, znaczy wygląda na szczęśliwego, wygląda na takiego, który już swoje zrobił. To jest taki już taki cesarz. No ale ciekawe, on ma tutaj krzyż Ankh ma przy... Nie wiem, co to jest, taka pałka, taki jakiś... Ale też wygląda na takiego silnego. No, no dobrze. Kapłan z barankiem na kolanach. Mocno taki właśnie w religii chrześcijańskiej, katolickiej. Są tutaj te klucze. Klucze do wiedzy. Klucze do nieba. Ciekawe. Kochankowie. Kochankowie. Tutaj mamy, jest ta rajska jabłoń, bo jest wąż. A tutaj to wszystko płonie. Tutaj drzewo płonie. Czyli ten moment dokonania wyboru. Czy ten Adam zje to jabłko, czy nie zje? No. Kuszenie. Trochę tutaj takie. No, nad tym wszystkim anioł czuwa. Rydwan. Wow. Próbuję dostrzec te konie spod tych wszystkich ozdób, co na nie nałożyli. Niesamowicie po prostu. Przyznam się, że ten Eric Sidan chyba miał, nie wiem, miał jakiś bardzo taki barokowy klimat, jak to tworzył. Jest tak bogaty ten tarot. Będę musiała się przyzwyczaić. Zresztą ten tarot Apokalipsis też jest mnóstwo szczegółów na nim. No tutaj już bardziej jest taka forma. No ale oczywiście suknia jest zachowana tutaj. Ale piękny ten lewek. Ona go nawet tutaj do języka dotyka i on jest taki kochany. Taka ujarzmiona bestia. Eremita. Piękny. Jaka kolorystyka cudowna. I on ma tutaj te szaty, tak jakby miał z jedwabiu. One się tak błyszczą aż. Przepiękny jest. Ja w ogóle bardzo lubię kartę Eremity. To jest jedna z ulubionych kart w ogóle w tarocie. Pomimo tego, że nie jest to jakaś tam specjalnie szczęśliwa karta, ale zawsze jest w tej karcie tyle spokoju. I ta symbolika mi też bardzo odpowiada. Zawsze przypomina mi to, żeby pamiętać o swoim własnym świetle. I tutaj jest właśnie pięknie pokazana, jest w środku, w tej lateręce, jest Gwiazda Dawida. A to jest bardzo silny symbol harmonizujący. To są dwa trójkąty schodzące na siebie. Czyli to, co na ziemi, tak i w niebie, jak i na ziemi to oznacza. I to jest bardzo silny symbol właśnie taki harmonizujący. Bardzo dobra rzecz do medytacji. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest, nie kojarzy mu się to z jakimiś, no powiedzmy, z II wojną światową, ten symbol. Ale to jest bardzo, bardzo dobry symbol do medytacji. Zwłaszcza jak na przykład mamy problemy, kłopoty, stresu dużo, to medytacja z tym symbolem działa cuda naprawdę. Koło fortuny. Przez chwilę miałam wrażenie, że to jest spirala. Ale to może dlatego, że właśnie też dużo tutaj mamy symboli. Mamy tutaj symbole żywiołów. Strony świata chyba. Tu mamy też litery hebrajskie. Czyli kabała. Nie, tu jest po prostu koło. Taro, czyli taro
Rota, orat, tak, tam jest taki ten kwadrat magiczny. I tutaj mamy sprawiedliwość. Nie wiem, coś. Ona tutaj wygląda, jakby miała zbroję. Taka dziwną ma tą, nie wiem, te oczy. Nie wiem, tutaj próbuję. Tak jakby. Ona jest po prostu chyba ślepa. Bo ona nie ma tutaj. Nie wiem, czy to widać w ogóle tutaj. Nie chcę się złapać ostrość przy tym. Nie chcę się złapać ostrość. Tak bliżej, ale ona ma po prostu puste, ma białe oczy w środku. Niesamowicie to wygląda. Czyli zamiast opaski, bo na niektórych też kartach, karta Sprawiedliwość ma opaskę po prostu na oczach. Ona po prostu jest ślepa i mówi się, że Sprawiedliwość jest ślepa. Dobra, karta Wisielca. Klasyczna. Tutaj tak krajobraz jakby po burzy. Jakby się przejaśniało. Jemu też się przejaśnia. No. Aureola doznał objawienia z innej perspektywy. No i mamy śmierć. Idzie po trupie ze sztandarem. Ciekawe, bo tutaj mamy. Ona idzie tutaj niby jest trawa, ale tutaj łódź płynie. No ciekawe. I tutaj mamy kartę umiarkowania. Twarz mi się skojarzyła z Beatą Tyszkiewicz, jak była młoda. Ale to jest. A jaki tors? Twarz kobiety, a ciało mężczyzny. Czyli właśnie anioł. Postać taka właśnie bezpłciowa, androgeniczna. Te irysy. I tęcza. I też wszędzie jest właśnie ta aureola, taka jak przy hostii. No i mamy kartę diabła. No i tutaj, zobaczcie, on tak mocno tutaj trzyma na tych łańcuchach. Ma mocno te obroże oni mają. Przyznam się, że wolę jak przedstawiany jest diabeł, że te łańcuchy są takie bardziej luźne, bo to oznacza też, że sytuacja, o którą pytamy, że mamy na to jakiś, że mimo wszystko jakiś wybór. Jakiś, że sami możemy zerwać te łańcuchy w jakiś sposób. Tutaj on jest naprawdę silny w tej karcie. Wieża. Mocna. Bardzo white'owy, bardzo po prostu tak jest podobna. Ta talia do White'a, bardzo. Tutaj ciekawe, nawet korona spada. Pięknie. Karta gwiazdy. Cóż za przedziwna poza. Nie wiem, tak jak, za bardzo jest tak jakby przechylona ta głowa nienaturalnie, jakoś tak jakby ta głowa była zupełnie od kogoś innego. Coś tutaj jest przekombinowane dla mnie. No bo tak wszystko tutaj jest klasycznie. Tylko ta postać jest jakoś, nie wiem, pokazana w jakiś taki rachityczny sposób. Szkoda, bo uwielbiam kartę gwiazdy.
Księżyc. Też bardzo klasycznie pokazane. I Słońce. Przyznam się, że ja wolę, jak na w karcie Słońca jest więcej takiego właśnie słonecznego, żółtego. A tutaj ona jest taka ciężkawa, ta karta. No tak, ja rozumiem, że to tak na bogato musi być, że to jest złoto po prostu. No ale... Ale mimo wszystko też pięknie jest ta karta pokazana. Słoneczniki są. Okej. Okay. Co mamy dalej? Sąd ostateczny. Też bardzo klasycznie. Też bardzo klasycznie ta karta jest pokazana. Wstają z grobów na dźwięk trąby anioła. Przebudzenie. No i mamy kartę świata. Tancerka. Tancerka, tutaj takie wygibasy. Taki taniec nowoczesny, że tak powiem, tutaj mamy u tej tancerki. No i dookoła wszystkie symbole. Byk, lew, orzeł i panna albo anioł. A z kielichów. Są lotosy. Lubię lotosy. Super. Pięknie jest gołębica. Dwójka. Och, jakie porwanie. Uniesienie. Jak to drzewo jest w ogóle zrobione. Taka grafika, taka halucynogenna wręcz. Ale ta tkanina jest przepięknie namalowana. To trzeba przyznać. Znaczy, to jest grafika, także... Ale nie znam się do końca na tym, jak się tworzy takie grafiki. Trójka kielichów, damy dworu świętują coś. Na bogato. Czwórka. Taki blondynek. Taki blondynek jak ten autor tej talii właśnie, ten Erik. O, tutaj jest w piątce podobny. Zobaczymy, jak jest w szóstce. Też jest blondyn. W siódemce. No. Kto wie, może on tutaj siebie pokazał. Zobaczmy. Jak on tutaj wygląda, ale pamiętam, że właśnie, no tak, jego fryzura nawet, podobny, taki. Chyba tutaj siebie na tych kielichach dał, może sam jest z trygonu wodnego i dlatego siebie przedstawił, ale tutaj ma w ogóle takie, jest fajnie to... Tak jakby tatuaże albo takie pończochy ma. Nie, to chyba są jednak jakieś pończochy, bo na ręce też ma taki właśnie tiul taki właśnie. No, ciekawe. No, wciągające są, przyznam, te karty. Będzie co oglądać. Ja sobie jeszcze na spokojnie sama będę z nimi pracowała, tak żeby się złapać energię tych kart. Szóstka. Dzieci. Z kwiatami w kielichach. Klasycznie bardzo. Siódemeczka. Oczywiście. Wybieramy, marzymy. Wszystko jest możliwe. I nieziemskie. Ósemeczka.
Tak, zostawia za sobą. Dziewiątka. Jaki zadowolony. Kielichy są. No, bardzo zadowolony. Podejrzewam, że już trochę z tych kielichów upił. Dziesiątka kielichów. Szczęśliwa rodzinka. Popołudnie w letnim domku, na przykład. I tutaj mamy księżniczkę kielichów z rybką wyskakującą. Jaka rybka w ogóle kolorowa, ale jaka piękna księżniczka. Jaka romantyczna. Jasnowłosa, tutaj wszyscy, kurczę, mają jasne włosy. Ciekawa jestem, czy to tylko w kielichach tak będzie, czy w innych taliach też. Ale muszę przyznać, że te stroje, te suknie są tak piękne, tak graficznie pokazane, z taką dbałością. To jest zachwycające, naprawdę. Rycerz, czyli książę. Nawet koń jest biały. Patrzy, co w tym jego kielichu, ale tutaj te wodospady uczuć, wodospady energii, właśnie tej emocjonalnej. On po prostu idzie za, jak mu serce, jak się wzburzy, to on idzie za tym. Królowa. Królowa. Są takie duszki tutaj przy niej. Ważki. Tej syreny. Czy jakieś inne takie wodne, ale syreny chyba to są. Piękna. I król. Jaki dziwny ten król. Jakoś tak nieproporcjonalnie jest trochę zrobiony. Albo mi się może tak wydaje. Trochę taka mała ta główka, nie wiem, ta królowa też tak się... Nie, królowa nie sprawia wrażenia jakiejś takiej nieproporcjonalnej. On jest jakiś taki tutaj troszeczkę ma tą buźkę taką maniunią. I mamy denary. As denarów. I orbsy. Pełnia natury. Świetne, piękny jest As denarów. Jest brama, tutaj wejście. No. Dwójka denarów. Tu mamy jakiegoś Azjatę. Statki też próbują utrzymać równowagę. I on tutaj skacze i próbuje utrzymać równowagę, żeby te denary mu nie wypadły z rąk. Trójeczka, trójeczka. No i tutaj zachowana jest też klasyczna forma White'a, bo mamy trzy osoby i mamy tak osobę, która zamówiła, czyli tutaj. Jest to jakiś buddyjski mnich, nie mnich, nie wiem jak to dokładnie, jakaś persona w każdym bądź razie związana z religią. Jest ktoś, kto zaprojektował prawdopodobnie i jest wykonawca, który będzie to robił. Także trzy te postaci są tutaj zachowane. Czwórka.
Czwórka. No, tutaj też klasycznie. Też jest właśnie nogi oparte na dwóch denarach. Jeden trzyma na sercu, czyli blokuje sobie emocje. I jeszcze jeden na głowie. Jakieś Chiny, bo to mur chiński. Tak się wydaje, jakby to był mur chiński. Piątka denarów. Piątka denarów. Też jakaś tutaj świątynia buddyjska. I żebracy przy niej. Szóstka denarów. Jest darczyńca i biorcy. Co pan da, to masz. Oczywiście normalnie te role się zmieniają. Zawsze jest ktoś, kto dla jednej osoby jest dawcą, a dla innej, przy innej jest biorcą. Siódemka denarów. Ogrodnik posadził, tu motykę ma i czeka, aż urośnie. Ósemka denarów. No proszę, tutaj mamy kowala. Kuje denar, wylewa w zasadzie go i będzie kuć. Piękne. Zapracowane. Dziewiąteczka. No, z sokołem. Ale stroje wspaniałe. To jest taki przepych, że ona może sobie po tych denarach nawet chodzić, tak jak po kamykach. No, piękna. Dziesiątka denarów, też klasycznie. Tutaj kochająca się para, tutaj dziadek, dzieci, psy. Bardzo klasycznie, ale też na bogato, bardzo ładnie pokazane. I teraz mamy księżniczkę, czyli pazia. Paź denarów. W naturze, na łące, słońce świeci, tutaj kwitną jabłonie albo wiśnie, bo może to być raczej w Azji, to może bardziej wiśnie. Kłoski w ręce. No piękna jest ta księżniczka, ten pazik. No i co my tutaj mamy? Rycerz denarów. Taki żwawy dosyć. Ten konik idzie sobie. No ale to okej. Nie jest rozpędzony. Na spokojnie robi swoje. Królowa. Lubię kartę królowej denarów bardzo. No ona tutaj jest. Taki wzrok ma. Hipnotyzujący wręcz. Ale jest tutaj dużo bogactwa dookoła, tutaj owoce, tutaj, ona w rękach tutaj ma te winogrona i złotą gruszkę chyba tutaj ma. Mamy króliczka, co prawda króliczek to jest zazwyczaj, chociaż ja wiem, chyba w Łycze Starost też jest króliczek przy denarowej królowej. Nie będę teraz sprawdzała. Dobra, król. Jakiś chiński cesarz. Ale pięknie jest tutaj pokaz. Te tkaniny są normalnie. Tutaj to jak z Klimta. Pięknie. Trzeba przyznać, że jest bardzo duża dbałość o te szczegóły. Że jest dużo tych szczegółów, ale jest dbałość o nie. As buław. As buław, proszę Państwa. I tutaj mamy, co to za kraina. To tak jakby jakieś minarety, meczety. Piękne. Chociaż przyznam się, że brakuje mi na tej karcie troszeczkę więcej jakiegoś takiego zdecydowanego koloru, czerwieni jakiejś więcej. Troszkę jest tak za mało ogniście.
Dwójeczka. Dwójeczka. Chyba czuję dwie, tak. I przy dwójce mamy, no tak, to są jakieś muzułmańskie kraje. Planuję, tu ma kulę, tak szukałam tej kuli ziemskiej i jest jednak. Patrzy sobie na morze i myśli, jakby, gdzie by pojechał, co by zrobił. Popłynął. No a tutaj już te statki płyną do niego. Pięknie jest tutaj ten jedwab, taki aż lśniący. Czwóreczka. Przyjemne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W bezpiecznym towarzystwie. Piąteczka. Piąteczka buław. No dzieje się dużo. Sparingują się chłopaki tutaj. Kto ma rację? Szóstka. No niby mamy zwycięzcę, ale jakiś on taki niezadowolony. Albo może po prostu tak często zwycięża, że już dla niego to jest po prostu takie tam se zwyciężył. Zobaczcie, jaki ma wyraz twarzy. Albo ma, może ma takie ego już wielkie, że tak właśnie w taki sposób manifestuje to. No ciekawa ta karta. Siódemka buław. Pilnuje dostępu do swojego miejsca. Ósemeczka. Pędzą informacje. Ukierunkowane buławy. Tam, gdzie trzeba. Dziewiątka. Na straży. Dziesiątka. No. Tu ma do przejścia przed sobą jeszcze wiele schodów, a 10 buław musi wnieść. Ciężka robota przed nim. I mamy księżniczkę buław, czyli pazia. Tutaj też te stroje są niesamowite. Nie wiem, tylko jakieś tak nie bardzo mi się te góry kojarzą mimo wszystko z buławami. Nie wiem. No ale nic. Góry mi się bardziej z mieczami kojarzą. Zdecydowanie. No i mamy księcia buław, czyli rycerza. No on tutaj spiął konia i pędzi. No. Królowa z czarnym kotem. Piękna. Słoneczniki oczywiście. Piękna jest. Król buław. I mamy as miecz. As mieczy. Tutaj znowu zielonego sporo. Dwójeczka. Dwójeczka ma takie, tutaj o, księżyc wychodzi. Wychodzi znowu. No ale jeszcze tutaj ciemno jest dosyć i ona ma taką suknię z stalową.
Trójka mieczy. W tle burza. Pioruny. Serce ucieka. W środku na sercu jest krzyż. Ciekawe. Trzeba będzie poczytać. No tutaj bardziej klasycznie, wręcz praktycznie tak samo, tylko bardziej kolorowo, jak w klasycznym tarocie. White'a, oczywiście chodzi mi o White'a. Ok, piąteczka. I na piątce mamy... No... Tamci pokonani. Zabrał im miecze. Szóstka. Uciekają na spokojniejsze wody. Siódemeczka. O, proszę. Nawet taka niepozorna osoba, młoda, może właśnie wykiwać wielkich tutaj wojowników. Ósemka. Też klasycznie. Bo tutaj też właśnie w tej karcie widać, że ona może zdjąć te pęta, ona może się wyzwolić z tego sztucznego takiego osaczenia. To jest po prostu, co się dzieje w jej głowie. Ona po prostu myśli, że tak jest, ale wcale tak nie musi być. Dziewiątka. Dziewiątka klasycznie, pięknie. Pięknie zrobiona jest. I dziesiątka. Dziesiątka piękna. Tylko trochę inaczej pokazana. Zazwyczaj jest osoba, która patrzy na ten wschód słońca. A ten jest odwrócony tutaj. On jest pokonany tutaj, tak jakby nie miał nadziei na nic. Ciekawe. Tutaj też jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy to widać. Może nie widać za bardzo, ale tutaj jest taki granatowy odblask, takie halo tak zwane, tylko zazwyczaj to się gdzieś, taka tęcza, indygo. No i teraz mamy Pazia, księżniczkę. Piękną, pięknie wygląda. I te włosy. Suknia. Rycerz mieczy. Książę. Tu jest w ogóle jakaś bitwa wielka. On jest nie. On jest stworzony do tego. Właśnie. Świetnie jest to pokazane. Znowu tutaj w mieczach wszyscy są rudzi. O, no rzeczywiście. Królowa też jest ruda. Królowa tutaj w ogóle wygląda jak właśnie Elżbieta Tudor. Elżbieta I. Nie wiem, czy widzieliście, był taki film z Cate Blanchett właśnie. Ona grała tą Elżbietę. Zresztą niesamowicie zagrała tą postać. O, proszę. A tutaj tak jakby jej ojciec, bo to tak właśnie w takim berecie chodził Henryk VIII. On był ojcem Elżbiety Tudor. To ciekawe, że tutaj ją zrobili ich król i królowa. No. W sumie ona też była dosyć ostra.
No on jako król mieczy, jako to ciekawe, bo on przecież ścinał wszystkich. Nawet swoje żony ścinał przecież. Annę Boleyn i później tą drugą, już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Też wuja Anny Boleyn ściął. Wtedy była moda na szafoty. No i tu ostatnia karta. Jeszcze reklamowa taka karta. No, ciekawa, ciekawa talia. Spodziewałam się jakoś tak więcej jakichś tak innowacji, ale tutaj poza takim tym przepychem, który jest, cała reszta jest mocno klasyczna, mocno właśnie taka white'owa. Zobaczmy, zapytajmy się. Jeszcze tak zobaczymy. Tutaj fajnie. Gładka jest po bokach. Zobaczymy, jak się tasuje. Sztywnawa, ale powiem szczerze, że już czuję, że ona się fajnie wyrobi. Nie jest bardzo, tak bardzo sztywna. No. Dużo bardziej sztywny był. Przed chwilą kręciłam film Smith White Tarot Deck Borderless Edition. To tamten to był naprawdę taki właśnie. Karty są dosyć śliskie. Ale nie, tasują się fajnie. Tasują się fajnie. Jak najbardziej. Zobaczmy, do czego te karty będą się, do jakiego rodzaju czytań będą najlepsze. Ósemka kielichów, czyli w takich, bym powiedziała, bo to jest karta brama, więc w sytuacjach takich podbramkowych, bym powiedziała, będą się sprawdzały. Mamy króla tutaj miecza. No tam, gdzie trzeba będzie coś właśnie zdecydować, ciachnąć, zmienić. No fajnie. Super. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania również innych filmów. Trzymajcie się. Pa.